Czy masz świadomość? Filozofia, w której nie słychać między zdaniami łez, płaczu i zgrzytania zębami oraz straszliwego hałasu powszechnych i wzajemnych mordów, nie jest żadną filozofią. Arthur Schopenhauer. Wyraz etyka w tytule dzieła Schopenhauera nie powinien nas mylić. Jego etyka jest w istocie antropologią. Nie rozprawia się w niej o tym, jacy powinniśmy być, ani niczego się nam nie zaleca. Docieka się jedynie, jacy naprawdę jesteśmy. Bogusław Wolniewicz z antropologii Schopenhauera. Diabła nie da się unicestwić ani porzucić, ale jak pisał święty Augustyn, można go związać. Paweł Okołowski, Filozofia i los, szkice tychiczne. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Paweł Okołowski. Paweł Okołowski, który już gościł na antenie tygodnika spraw obywatelskich, do jakiś czas temu rozmawialiśmy o Stanisławie Lemie, bardzo polecam ten podcast i też spisany w formie tekstowej wywiad z panem Pawłem. Tak jak już tutaj Państwo usłyszeli we wstępie, pan Paweł Okołowski jest autorem książki Filozofia i los, szkice tychiczne. Ja pod wpływem tej właśnie książki, jej lektury, postanowiłem porozmawiać dzisiaj z panem Pawłem o Schopenhauerze. Panie Pawle, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Pawle, gdyby Schopenhauer dziś żył, jak skomentowałby wojnę w Strefie Gazy czy wojnę na Ukrainie? No, dla Schopenhauera wojna była czymś normalnym, to znaczy była stałym przejawem, czy jest wszelka wojna stałym przejawem niesprawiedliwości rodzaju ludzkiego. Niesprawiedliwość by Schopenhauer rzecz jasna potępiał, ale ani by się nie dziwił wojnom, że one wybuchają, ani by też naiwnie nie myślał, że można trwale wojen zaprzestać. Według niego wojna ma zawsze charakter łupieszczy. W ten sposób myślał, nawet w ten sposób rozumiał nawet krucjatę Napoleona. Dlatego agresji Rosji na Ukrainę nie trzeba by specjalnie jakoś objaśniać w jego pojęciu. Gorzej natomiast, to mówię od siebie, ze zrozumieniem konfliktu palestyńsko-izraelskiego, bo nie o grabież przecież chodzi w tym konflikcie. Raczej myślę, że odwrotnie, chodzi o jakąś, w cudzysłowie rzecz jasna, dobroczynność, to znaczy obdarowywanie własnym duchem, obdarowywanie na siłę. Natomiast Schopenhauer by pewnie powiedział, że to złe charaktery, złe osoby, złe indywidua w obu tych populacjach i palestyńskiej, i izraelskiej nakłoniły innych ludzi do walki o jakieś zyski w przyszłości. Myślę, że on tak by to rozumiał. No ale nie miałby racji także w stosunku do Rosji i Ukrainy, bo obie te wojny nie tyle komuś coś chcą zabrać, co narzucić, swój styl życia mianowicie narzucić, i stąd taka potężna nienawiść. Schopenhauer nie doceniał życia społecznego. Ja bym tutaj zaczął od takiej negatywnej uwagi, która wiele tłumaczy. Zdaniem Schopenhauera życie społeczne jest prostym przedłużeniem życia osobniczego, jego niesprawiedliwości, o czym mówiłem. Pisał w ten sposób, tutaj cytuję z książki: państwo jest zwykłą instytucją opieki. Między narodami i państwami obowiązuje zasada: jeżeli nie chcesz zostać zniewolony, musisz zniewolić zawczasu sąsiada, kiedy jest słaby. Koniec cytatu. Schopenhauer dał piękną, to jest zawarte w książce późnej, chyba ostatniej jego, w Parergach tak zwanych, taką piękną przedstawił metaforę życia społecznego, choć jest to metafora
jednostronna. Metaforę, taki obraz jeżozwierzy. Otóż grupa jeżozwierzy zbija się w jednorodną masę, by się chronić od mrozu wzajemnym ciepłem, ale stale się rozłazi poraniona kolcami. No, nie brał Schopenhauer pod uwagę tego, że mróz może zelżeć albo kolce można bezpieczniej ustawić. Nie uwzględniał też zupełnie faktu, że jakaś druga grupa jeżozwierzy nie tyle chce tej pierwszej odebrać cieplejsze legowisko, ile zmusić do ustawienia kolców własnym sposobem czy na własną modłę. Więc tak myślę, by Schopenhauer patrzył, bo tak patrzył na wojny napoleońskie i wszelkie inne, że to rzecz najzwyklejsza pod słońcem. Ja czytając pana książkę Filozofia i los, w jednym z przypisów dowiedziałem się, że Stanisław Lem deklarował, że patronem jego filozofii człowieka jest właśnie Schopenhauer. I pan też wspomina o tym w tym przypisie, że pana poruszyła do żywego i odmieniła pana pogląd na świat w czasach, kiedy pan był studentem. Lektura tekstu z antropologii Schopenhauera, pana profesora Bogusława Wolniewicza. Dlaczego tak się stało? Czy może pan wrócić do tego momentu i nam opowiedzieć, co takiego właśnie się stało? No, poruszyła mnie z tego samego powodu, dla którego poruszyła mądrość czy prawda o człowieku schopenhauerowska Stanisława Lema. To pamiętam, ten artykuł Wolniewicza ukazał się w 1989 roku, no, w tym roku ważnym, w tym momencie transformacji. Ja byłem wtedy, no może nie taki bardzo młody, ale no jeszcze przed połową życia obecnego i jakoś przemówiła do mnie ta prawda o człowieku, otworzyła mi oczy. No później zrozumiałem, że teoria charakteru i teoria religii, przynajmniej te dwie rzeczy, są u Schopenhauera wykonane po mistrzowsku, nie mają sobie równych. No w tym sensie, że tłumaczą rzeczywisty świat w przeciwieństwie do iluzji w tym zakresie oferowanych przez innych filozofów. Trzecią taką domeną, którą bym tutaj wyróżnił, schopenhauerowską, jest jego estetyka. Może na końcu jeszcze zdołamy o tym coś powiedzieć. I ta estetyka, teoria piękna i teoria sztuki schopenhauerowska też mieści się w antropologii. To też jest jakiś dział filozofii człowieka. Więc tak sobie to właśnie przypominam. A jak Schopenhauer definiuje charakter i co z tego wynika dla każdego z nas? No, on swoją koncepcję charakteru zarysował 200 lat temu. To bodaj był rok 1819, kiedy się ukazał pierwszy tom, pierwsze wydanie Świata jako wola i przedstawienie tego dzieła głównego. Później, 20 lat później, rozwinął swoje poglądy dotyczące charakteru w dwóch rozprawach konkursowych. To są oddzielne książeczki, które zresztą po polsku są od ponad 100 lat obecne, o wolności ludzkiej woli i o podstawie moralności. Nawiasem mówiąc, polecam je. To są krótkie książki, bardzo, bardzo takie zwarte i napisane w piękny, przekonywający sposób. Ale wracając do Schopenhauera, w kolejnych książkach to swoje stanowisko podtrzymywał i rozwijał. No, a u nas w zasadzie przez te ponad 100 lat, które minęło od polskich wydań, od polskich tłumaczeń Schopenhauera, to doceniły tylko cztery osoby. W tym sensie doceniły, że rozwijały te schopenhauerowskie poglądy. No, Marian Zdziechowski w czasach I wojny światowej, później uczeń Zdziechowskiego Czesław Miłosz, Stanisław Lem i Bogusław Wolniewicz i na tym koniec. Ale to i tak jest wiele, bo na świecie nikogo takiego nie było, kto by tę antropologię schopenhauerowską kontynuował, czy aprobował, czy rozwijał.
Tak bym na to patrzył. Pan się pyta o charakter, bo to jest jakaś centralna sprawa u Schopenhauera, więc Schopenhauer z jednej strony charakter pojmował wąsko, inaczej niż my na przykład w języku potocznym, bo zwykle mówiąc o charakterze ma się na myśli coś, co się nabywa. Charakter się wykuwa, charakter się kształci, tak zresztą było u Arystotelesa. No ale jasne jest, że żeby coś wykuwać, to trzeba mieć z czego wykuwać. Więc charakter siłą rzeczy, jakby na niego nie patrzeć, ma część nabytą i część wrodzoną. U Schopenhauera mowa jest tylko o tym, co wrodzone, więc charakter jest tutaj wąsko rozumiany jak coś wrodzonego, ale jednocześnie jest rozumiany szeroko, myślę, że nazbyt szeroko, bo jako cały wrodzony trzon woli, to znaczy sumę osobniczych egoizmu, litości, litość to tyle co współczucie dla Schopenhauera i złośliwości. Charakter to jest suma tych trzech wolicjonalnych predyspozycji, u każdego wrodzona, u każdego inna i niezmienna. No Schopenhauer pominął sumienie z tego powodu, że je utożsamił z współczuciem. Współczucie było głównym hasłem jego etyki i on tutaj takiego błędu się dopuścił, utożsamił współczucie z poczuciem sprawiedliwości czy sumieniem, choć jasne, że to nie jest to samo, ale to tylko wyostrzyło jego pesymistyczną wizję człowieka. Schopenhauer, znów nawiasem mówiąc, proszę zauważyć, do wszystkich Państwa się teraz zwracam, bo myślę, że to jest jasne. Schopenhauer jest znany. Ja zauważyłem, pracując na uczelni, że wszyscy maturzyści, którzy trafiają na studia, znają to nazwisko i zadawałem sobie pytanie, dlaczego ono jest znane. Znane to nie znaczy, że jakoś aprobowane czy przychylnie przyjmowane, ale znane. No i odpowiedź jest, jak sądzę, prosta. To był największy pesymista, jaki kiedykolwiek w dziejach się pojawił. Głosił o człowieku myśl taką, że człowiek, ludzie składają się z egoizmu, z litości i ze złośliwości. To już nic gorszego o człowieku powiedzieć nie można. No ale wracając do pańskiego pytania, co wynika z tej definicji, no może nie tyle definicji, co z tej koncepcji, z tej idei charakteru. No, po pierwsze wynika, że sprawności moralne, o których mówimy zwykle cnoty, no cnoty to tyle co sprawności moralne, czyli jakieś właśnie nabyte dyspozycje, że możemy je nabywać, ale wyłącznie w zakresie, jaki wyznacza nasz genotyp. Tak samo jak nie skoczymy nigdy 200 metrów na nartach, tak jak Adam Małysz skacze, o ile te 200 metrów nie jest zapisane w genach jako możliwość, my tę możliwość możemy wykorzystać, możemy jej nie wykorzystać, nie trenując nigdy, ale zapisany mamy jakiś próg, jakieś maksimum, prawda, tych skoków, jakie możemy wykonać. Więc tak samo jak nie skoczymy 200 metrów na nartach, o ile to nie jest zapisane w genach, tak samo nie zostaniemy bohaterami, ani nie zostaniemy zbrodniarzami, jeżeli to nie jest jakoś w genach, w postaci możliwości, predyspozycji zapisane. Po drugie, to by była druga jakaś konkluzja, wniosek z tej koncepcji charakteru. Nikt nie wie, z jakim charakterem przyszedł na świat. Schopenhauer mówi, charakter jest empiryczny, to właśnie to ma znaczyć, że nikt nie wie, z jakim przyszedł charakterem, dopóki się ten charakter nie objawi. A objawia się, jak to Wolniewicz nazwał trafnie, czynem probierczym. Dopuszczamy się mianowicie takich czynów, które są znaczące, które jakoś świadczą o naszej osobowości. No a kiedy się taki już czyn probierczy ujawni, na przykład kłamliwość, albo złodziejstwo, albo nienawiść, no to każdy posiadacz charakteru już o tym wie, że takie, a nie inne w nim tkwią predyspozycje. Wie, że może analogiczny czyn powtórzyć. Jeżeli raz ukradł, jeżeli raz kogoś zgwałcił, no to jasne, że i drugi raz to może zrobić. Taka w nim tkwi możliwość.
Więc to jest mydlenie oczu dzisiaj bardzo częste, żeby nie powiedzieć nagminne, mówić, że złoczyńcy nie wiedzą, co czynią. A parodią pedagogiki jest perswazja. To byłby drugi wniosek. Trzeci wniosek z tej koncepcji charakteru byłby... Przepraszam, żeby dojaśnić perswazja, czyli co pan tutaj ma na myśli? Że... No to, że żadne intelektualne zabiegi, wie pan dokonuje złodziejstwa jakiegoś, a ja panu tłumaczę, że pan źle zrobił. Pan to doskonale wie, że pan źle zrobił i żadne moje tłumaczenie tutaj nie ma żadnego wpływu. Ja nie mówię, ani Schopenhauer nie mówił, że w ogóle wpływu nie może być. Jakiś tam wpływ na ludzkie zachowania, życie oczywiście ma i społeczeństwo, natomiast no nie perswazja, nie to, że ja panu będę tłumaczył, to dotyczy nawet dzieci, bo to jakiś byłby elementarz pedagogiki. Pedagogika jest nieskuteczna, jeżeli chodzi o perswazję. Tu muszą być inne metody pedagogiczne stosowane. No na przykład taka odwieczna, tradycyjna metoda, dobry przykład. Ja mogę nic nie mówić, ale dając swoim życiem dobry przykład, no wywieram presję na ludzi młodych, którzy na mnie patrzą i to może mieć jakiś pedagogiczny skutek dobry. Natomiast samo gadanie nic tutaj nie daje, to jedna z takich kardynalnych rzeczy u Schopenhauera. Jasne. No więc to by była właśnie rzecz druga. No a trzecia, która wyziera z tej jego koncepcji charakteru, no to byłaby taka, że dowiadujemy się od Schopenhauera, czy nie tyle od Schopenhauera, zaraz o tym powiem szerzej, co będzie, myślę, jasne i zrozumiałe, no ale on to jakoś podkreśla, że w ludzkiej duszy może tkwić bezinteresowne zło. To jest właśnie ta pobudka, czy motyw. Pobudka tyle co motyw, jakiś składnik charakteru nazywany złośliwością, to jest zło bezinteresowne, zła intencja inaczej mówiąc, albo radość ze zła inaczej mówiąc, albo miłość do zła, że coś takiego w nas tkwi, a nie tylko bydlęce jakieś przywary albo głupota. No a jeżeli tak jest, no to z miłości do zła nikogo nie można wyleczyć. No to jest coś, co jest wrodzone i jest niezmienne. No natomiast w istocie, tak patrząc z dzisiejszej perspektywy na sprawę, bo powiedziałem, że ten jego charakter jest z jednej strony za wąski, bo tylko mówi o tym, co wrodzone, z drugiej strony jest za szeroki, bo obejmuje wszelkie pobudki składające się na ludzkie czyny. No a w istocie powiedziałbym, że charakter jest czymś węższym, że jest wrodzonym i czynnym stosunkiem do czynów, które sami za zło uznajemy, a które płyną z interesu bądź z wiary. Jeżeli nasz charakter je hamuje, to jest dobry. Natomiast jeżeli je wzmacnia, to jest zły. Składa się wtedy na antysumienie, czy jak to się najczęściej mówi, na brak sumienia. Jeżeli mówimy, że ktoś nie ma sumienia, no to właśnie mamy na myśli, że ma zły charakter, to jest taki, który popycha do czynów, o których wiadomo, że są złe. To nie z głupoty, to właśnie z takiej przyrodzonej skłonności. No ale to uściślenie, które tutaj wprowadzam, to ono nie podważa myśli głównej Schopenhauera, bo tak samo jak u niego charakter pozostaje wrodzony, pozostaje indywidualny, każdy człowiek ma inny charakter, pozostaje niezmienny, pozostaje empiryczny, czyli rozpoznawalny tylko po czynach, no i może zawierać złośliwość. Nie musi, ale może. W rozmaitym stopniu. No więc tak by ta koncepcja charakteru wyglądała. Bardzo jakoś paskudnie bym powiedział tutaj w świetle tego, co dzisiaj dominuje, prawda? W naukach społecznych, w humanistyce, w filozofii, czy nawet w takim myśleniu codziennym, potocznym. A dlaczego myśli pan, no właśnie, rzadko dzisiaj wracamy do tego, jak Schopenhauer definiował charakter
jak go określał, a rozlało się inne patrzenie na charakter w naszych społeczeństwach, cywilizacji? No wie pan, tutaj się nie da jakiejś krótkiej odpowiedzi sformułować, bo to bardzo skomplikowana sprawa. Gąszcz czynników tutaj się na to składa. No, pierwszy, który bym tutaj wymienił, jakby na czole go wypisał, to jest zmiana warunków życia. No, warunki życia człowieka współczesnego, mam tu na myśli cywilizację naszą, zachodnią, no, są tak diametralnie inne niż na początku wieku XIX, kiedy żył Schopenhauer, bo on się urodził tam pod koniec wieku XVIII, zmarł w 1860 roku, więc to była zupełnie inna epoka, inne warunki życia. Zmiana warunków życia generalnie na lepsze, no chociażby w tym sensie, że średnia długość życia wydłużyła się dwukrotnie. To jest fakt, którego w ogóle nie bierzemy jakoś pod uwagę. No, myśmy na początku XX wieku, myśmy, to znaczy populacja ludzka, żyli średnio lat 40. No, ze względów wiadomych, śmiertelność niemowląt, śmiertelność w wyniku rozmaitych chorób zakaźnych, brak higieny i tak dalej. Więc to byłby czynnik główny. Zmiana warunków życia, jakoś bym powiedział w cudzysłowie, podniosła ludzi na duchu, w tym sensie, że oni jakoś optymistyczniej zaczęli na świat patrzeć, tym bardziej, że byli od dawien dawna, od czasów oświecenia, bombardowani rozmaitymi ideami progresywnymi, optymistycznymi. No jak myśl tych encyklopedystów francuskich, albo później myśl marksizmu. No i to byłby główny powód, dla którego na Schopenhauera patrzy się trochę jak na jakąś odstrychniętą jednostkę. Chociaż może znowu na koniec zostawię na to więcej czasu, a teraz tylko wspomnę, no to był genialny pisarz. To był pisarz, którego się czyta wyśmienicie, czyta się go zawsze z jakąś radością i z zaciekawieniem, nawet jeżeli odstręczają jego poglądy, nawet jeżeli się wydają jawnie fałszywe, to jest literatura piękna, no, najwyższego lotu. I to, myślę, sprawia, że Schopenhauer w literaturze zostanie zawsze, no ale on jest traktowany tak jak Borges albo inni jacyś beletryści, a nie jak poważny filozof, tak myślę. A jakie trzy najważniejsze lekcje w takim razie możemy z pożytkiem pobrać dziś u Schopenhauera i warto dlatego się zagłębić w te jego dzieła? No, już o tym mówiłem, ale ponieważ dużo gadam, to powtórzę to w taki sposób skondensowany, żeby to nie umknęło i żeby jakoś było wyeksponowane. Więc pierwsza lekcja byłaby taka, że istnieją między nami, ludźmi, istoty diaboliczne. To znaczy takie, które mają ogromną dozę tej skłonności do bezinteresownego zła. To by była pierwsza lekcja. Druga jest taka, że można je rozpoznać tylko po ich zbrodniach. I to nie byle jakich zbrodniach, ale takich zbrodniach, które przekraczają granice człowieczeństwa. O czymś takim mówił Kant, Immanuel Kant, za ucznia którego miał się Schopenhauer, on się uważał za kantystę, za ucznia Kanta. No więc ta granica człowieczeństwa, ona może być tylko wyznaczona w sądzie. To sumienie sędziego, przed którym staje zbrodniarz, no, orzeka o tym, czy ta granica człowieczeństwa została przekroczona, czy nie została przekroczona. Dzisiaj oglądamy codziennie w mediach przerażające obrazki, na przykład znęcania się rodziców nad niemowlętami. No i tutaj sumienie sędziego musi zdecydować, czy oni przekroczyli granice człowieczeństwa, czy nie przekroczyli. Czasem nie przekroczyli, jeżeli to jakąś chorobą jest uzasadnione to ich bestialskie zachowanie. No więc to by była druga lekcja, że tylko po zbrodniach przekraczających granice człowieczeństwa możemy rozpoznać tych diabolicznych. No a trzecia lekcja byłaby taka, że właśnie tych ze złego sumienia, jak mówił ewangelista,
bo w Ewangelii przecież stoi, zaraz do tego przejdę, że są ludzie z dobrego i ze złego nasienia, więc tych ze złego nasienia nie da się w żaden sposób naprawić. Oni są ze złego nasienia, więc są nienaprawialni. Można ich tylko związać, jak właśnie mówił święty Augustyn, to znaczy można ich sparaliżować jakoś społecznie, zneutralizować, albo ich można zgładzić. To są dwie rzeczy. Zgładzić, jeżeli przekroczyli tutaj wszelkie normy i te granice człowieczeństwa. Natomiast dodam rzecz, o której nie mówiłem, że no, Schopenhauer tego nie wymyślił. On to w piękny sposób jakoś wyeksponował, nadał tej koncepcji rys własnej osobowości. Natomiast to są idee wzięte od świętego Augustyna, czyli z IV wieku po Chrystusie. One były przedstawione w takiej formie na poły teologicznej, no bo w koncepcji predestynacji, no ta idea predestynacji właśnie mówi, a ma swój korzeń w Ewangelii, co już tutaj Mateusz w Ewangelii mówił, świętego Mateusza, powiedziane, że są ludzie z dobrego i ze złego nasienia. Święty Augustyn to rozbudował do koncepcji predestynacji. No i to weszło do protestantyzmu, tego tradycyjnego, klasycznego, do Lutra. Pod wpływem Lutra była rodzina Schopenhauera, część Niemców i właśnie między innymi Schopenhauerowie. No i to jakoś trafiło do przekonania Schopenhauerowi, który w ogóle był ateistą. On był XIX-wiecznym Mateuszem i przyznawał się do tego otwarcie. Natomiast mówił też otwarcie, że on się solidaryzuje z nauką chrześcijańską o skażeniu natury ludzkiej grzechem pierworodnym. Jeszcze raz to tutaj ujmę w sposób właściwy. Skażenie polega na tym, że się zdarzają istoty diabelskie pośród ludzi. Broń Boże nie znaczy, że wszyscy jesteśmy diabłami, tylko że się zdarzają. Z pana książki, przypomnę, Filozofia i los, szkice techniczne, którą bardzo polecam, chociaż no, jest po prostu bardzo trudno do dostania. Dowiedziałem się jeszcze ze zdziwieniem o dwóch kwestiach. Po pierwsze, że mam nadzieję, że niczego nie pomylę, że dopiero w 1994 roku PWN jako 180 tom Biblioteki Klasyków Filozofii opublikowało dzieło główne Świat jako wola i przedstawienie Schopenhauera. Dopiero jako 180 tom, powtórzę. I druga kwestia, która też uśmiech na mojej twarzy wywarła, to kwestia, że radziecki słownik filozoficzny jeszcze w 1986 roku nazywał Schopenhauera wrogiem wiary w postęp. Czy może pan skomentować te dwa fakty? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Tak, otóż ten pierwszy fakt, mianowicie, że Biblioteka Klasyków Filozofii, taka seria no, znamienitych dzieł, największych jakby z założenia dzieł filozoficznych, jakie w ogóle powstały, tłumaczonych na język polski, że ta seria dopiero w 90-tych latach w jednym ze swoich tomów przedstawiła dzieło Schopenhauera, no to myślę jest zasługą tłumacza. Tłumaczem był nieżyjący już profesor Jan Garewicz, wielki admirator Schopenhauera i człowiek niezwykle uzdolniony językowo. Ten jego przekład można nazwać śmiało kongenialnym.
On zresztą wielokrotnie był nagradzany i przez Polaków, i przez Niemców, no za piękno tego przykładu. Mówię o książce Świat jako wola i przedstawienie. I powtórzę, co już mówiłem, tę książkę się czyta wspaniale, niezależnie od poglądów filozoficznych. Więc to by tłumaczyło sprawę. Ja się przyznam, że naiwnie myślałem wówczas, w latach 90., że to będzie jakiś zwrot czy jakiś przełom w tym sensie, że wydanie po polsku Schopenhauera, dwóch tomów ogromnych, dzieła pięknego, że to będzie miało jakiś wpływ na naszą mentalność, że to jakoś Polaków otrzeźwi, że te idee Schopenhauera jakoś dotrą do szerszych kręgów. Nic takiego się nie stało, więc myślę, że to był epizod. Natomiast tłumaczy ten fakt, że nic to nie zmieniło i było jak jest. No zmieniło tyle, że jest dostępny Schopenhauer, powszechnie dostępny, i ja zauważyłem, a proszę zauważyć, że to nie dotyczy wszystkich książek, tylko bardzo nielicznych, że Schopenhauer jest praktycznie cały czas dodrukowywany. Pan powiedział, że moja książka jest trudno dostępna. No moja książka to jest margines życia wydawniczego, natomiast Schopenhauer jest zawsze na podorędziu. Wejdziemy do księgarni Prusa, na krakowskim przedmieściu leży Schopenhauer, więc to świadczy o tym w sposób niezbity, że ludzie to kupują i czytają. Natomiast to się nie przebiło do mentalności. I właśnie jeszcze tylko odpowiem na drugą część pytania, bo ja tam wspomniałem w swojej książce i pan to przytoczył, że Rosjanie to a to zaraz przejdziemy do tych Rosjan, ale tutaj się pozwolę z panem nie zgodzić a propos tego dodruku, bo faktycznie Świat jako wola i przedstawienie, ten dodruk jest i faktycznie te książki można kupić. Bardzo się cieszę, bo sam nabyłem w pewnym czasie właśnie Świat jako wola i przedstawienie, natomiast w poszukiwaniu mądrości życia to po prostu jest jakieś horrendum, żeby dostać tę książkę. To w ogóle no, na Allegro czy na Eliksie to po kilkaset złotych trzeba za nią zapłacić i naprawdę jest bardzo trudno tą akurat pozycję no, po prostu zakupić. No tutaj nie znam szczegółów sprawy, ale tak bym z marszu tłumaczył to jakimiś historiami związanymi z prawami autorskimi, bo w ogóle ta książka została, o której pan mówi, polski tytuł W poszukiwaniu mądrości życia, a tytuł oryginału Parerga. I ona była w dwóch tomach wydana przez różne wydawnictwa, to chyba ze względu na śmierć w 2002 roku tłumacza, ale w to się nie zagłębiajmy. Natomiast co do Rosjan, no tak, ja kiedyś kupiłem sobie za groszę radziecką, bo to jeszcze był Związek Radziecki, to były czasy Gorbaczowa, 80. lata, encyklopedię filozoficzną i tam jest hasło Schopenhauer. No i tak mnie uderzyło, że napisane jest w pierwszej linijce, chyba że to wielki wróg postępu, no co jest jakimś niewybaczalnym grzechem. No więc tym wrogiem postępu w oczach obywateli Związku Radzieckiego był Schopenhauer, dlatego że miał negatywny stosunek do Hegla. A jeżeli miał negatywny, to nawet jest taka anegdotyczna historia przytaczana przez wszystkich biografów. W Berlinie wykłady miał na Uniwersytecie w Berlinie równolegle Hegel i Schopenhauer. Schopenhauer tam miał na widowni chyba 5 słuchaczy, a Hegel setki. No i w końcu skończyło się tak, że tego nieszczęsnego Schopenhauera usunięto z uniwersytetu, więc to jest sprawa anegdotyczna. Natomiast poważnie patrząc na sprawę, no Hegel jest optymistyczny i jeżeli się neguje Hegla, to się tym samym neguje Marksa. No i to już wystarczy, prawda, żeby w Związku Radzieckim potępić Schopenhauera, więc on był przeciwnikiem postępu, bo był przeciwnikiem heglizmu i marksizmu, które były doktrynami no, zakładającymi prawda, jakąś inżynierię społeczną, poprawianie człowieka, rozwój,
U Hegla może inżynierii nie było, no ale duch ewoluuje w tym dobrym kierunku, w dobrą stronę, natomiast w stronę rozumu. Natomiast u Marksa to już taka ewidentna inżynieria społeczna oparta na czymś, co dla Schopenhauera było absurdem. No na tej tezie Jana Jakuba Rousseau, że człowiek jest z natury dobry. No to przeciwieństwo tego, co głosił święty Augustyn i Schopenhauer. Wedle nich człowiek z natury jest zły, a tutaj człowiek z natury jest dobry. Więc to by była przyczyna tego, że Schopenhauer był negowany. I to się nie mogło podobać w Związku Radzieckim, ani się nie podoba do dnia dzisiejszego w Unii Europejskiej, tej zdominowanej przez lewackie elity, prawda, bo tu jest jakiś progres zakładany, jakiś postęp i inżynieria społeczna, a Schopenhauer temu zaprzecza. I tak samo to tłumaczy no, małą znajomość i tym bardziej małą przychylność Polaków do Schopenhauera, no, tak jak w ogóle obywateli Unii. Tak bym to widział. No myślę dzisiaj, że transhumaniści czy ludzie, którzy chcą poprawiać człowieka biologicznie czy w jakikolwiek inny sposób, no też chcieliby zakopać Schopenhauera jak najgłębiej. Ja pamiętam, pierwszy raz spotkałem się, polecił mi Schopenhauera znajomy. Nawet wyjąłem tu specjalnie książkę, którą, pierwszą moją książkę Schopenhauera, którą kupiłem, Schopenhauera, Aforyzmy o mądrości życia, i mam tu zapisaną datę 27 października 1998 rok. I no, przez te wszystkie lata ten Schopenhauer gdzieś tam jako filozof był u mnie, no myślę, że na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o jakieś właśnie aforyzmy o mądrości życia. I bardzo się ucieszyłem, że pan właśnie poświęcił mu kilka tekstów, plus zwrócił mi uwagę na właśnie tekst profesora Wolniewicza. Dlaczego napisał pan w tym jednym z tekstów to, co już cytowałem na wstępie, ale powtórzę: diabła nie da się unicestwić ani porzucić, ale jak pisał święty Augustyn, można go związać. No, tak należy rozumieć myśl Augustyna. To w Państwie Bożym, o Państwie Bożym, tak jest zatytułowane największe dzieło świętego Augustyna, pisane aż do śmierci przez wiele lat. Nie pamiętam, 20 chyba. Jeden z rozdziałów w jednej z ksiąg taki nosi tytuł: o związaniu diabła. To jest oczywiście metafora, ale należy ją rozumieć w ten sposób. No, diabeł to jest rzecz jasna diabelstwo. O to tutaj chodzi. Nie o żadną istotę mitologiczną, tylko o diabelstwo jako skłonność do zła, która tkwi w ludziach. No i ta myśl Augustyna o związaniu diabelstwa jest prosta, ale ona jest tylko logicznie prosta, nie w praktyce, bo ona głosi, że budując życie społeczne, można i należy stworzyć takie warunki poprzez prawo karne, ale w przódy przez obyczajność, żeby złoczyńcom stale patrzono na ręce, żeby nie czuli się bezkarni. Jeżeli tak jest, jeżeli taki stan w społeczeństwie panuje, że się bez przerwy patrzy złoczyńcom na ręce, no to diabeł jest związany. To metafora jest prosta. Natomiast no, to by wystarczyło, gdyby tak można było zrobić, no ale to jest niewykonalne, bo obyczajność tradycyjna zwiędła, może za mocno powiedziałem zwiędła, może lepiej powiedzieć więdnie, no i obyczajność nie zależy od nas. Raczej jest odwrotnie, to jest coś, co nami rządzi, a nie od nas zależy. No a do walki ze złem nie można nikogo przekonać, o tym już mówiliśmy, o tej perswazji. To musi wypływać z jakichś inklinacji wewnętrznych, z jakichś nawyków. No więc myślałbym tak, że w obecnej sytuacji dzisiaj należałoby pielęgnować takie środowiska, w których tradycyjna obyczajność jest żywa.
a nie słuchać się liberałów i domagać się ciągłego zwiększania wolności, bo zbytnia wolność to jest anarchia i rozwydrzenie, a po nich nastaje dyktatura. Można powiedzieć, że zawsze tak jest. Jeżeli anarchia i rozwydrzenie przekraczają pewien próg, no to wkracza tyran, wkracza dyktator, żeby zaprowadzić porządek. No a dzisiaj się patrzy na to jakoś opacznie, bo nie jest dyktaturą rygoryzm obyczajowy, jak się dzisiaj często uważa, ale no, dyktaturą jest nieobyczajność i zbrodnie rządzących. Na tym polega dyktatura. No, gwałcenie rządzonych, którzy są niewinni, to jest dyktatura. Na przykład stalinizm nie strzegł obyczajności, a gwałcił gdzie popadnie. Natomiast u ajatollahów pod pozorem obyczajności no, gwałci się niewinnych ludzi, czyli także samą obyczajność tradycyjną się gwałci. No, póki co u nas ani jednego, ani drugiego nie ma, ani stalinizmu w dniu dzisiejszym jeszcze, ani ajatollahów i ustroju totalitarnego na te modły, więc tak bym na to patrzył. No, jeszcze raz powiem krótko, związać diabła to znaczy takie stworzyć warunki społeczne, w których się patrzy złoczyńcom na ręce. Tutaj jest niezbędne prawo karne, ono nie może być jakieś liberalne nadto, bo wtedy diabeł się panoszy. A to spytam przy okazji, jeśli chodzi o świętego Augustyna, to od jakiej książki pan by polecał naszym słuchaczom zacząć, która no, w jakiś sposób koresponduje do Schopenhauera w sposób najmocniejszy? No, najpiękniejsza książka świętego Augustyna, która może stać na półce obok Szekspira albo obok platońskich dialogów, to są Wyznania. To jest książka przełomowa, bo święty Augustyn miał życie niezwykle burzliwe, o czym pewnie większość z Państwa dobrze wie. No i dokonały się w jego życiu rozmaite zwroty, a taki zwrot intelektualny najgłębszy dotyczył właśnie antropologii. Dokonał się koło roku 400 i wtedy zostały napisane Wyznania. To taki rodzaj autobiografii świętego Augustyna i tam jest na przykład zawarty słynny fragment o kradzieży gruszek, w którym święty Augustyn wspomina, jak to będąc młodzieńcem z kolegami wybrali się kraść gruszki, ani nie dlatego, że byli głodni, ani nie dlatego, że smaku gruszek nie kosztowali, ani dla żadnych innych utylitarnych względów, to byli młodzieńcy z arystokratycznych domów. Oni poszli te gruszki kraść tylko dlatego, że nie wolno tego robić. I dalej się pojawia konkluzja, że jest coś takiego w człowieku jak skłonność do zła, jako zła po prostu, czy inaczej miłość do zła. I to jest właśnie ten rdzeń, sedno antropologii Augustyna, które no, zostało w chrześcijaństwie zatarte. Różne były odłamy chrześcijaństwa po Augustynie, no, ale wiemy, że przez 1000 lat on był tutaj głównym wyrocznią, prawda, doktryny chrześcijańskiej, natomiast później przyszedł święty Tomasz i on złagodził. Antropologia chrześcijańska od czasów świętego Tomasza jest już bardziej umiarkowana, nie tak radykalna. Natomiast do Augustyna nawiązał Schopenhauer, ale zrobił to w taki sposób świecki, nie teologiczny, to po pierwsze, a po drugie taki no, adekwatny do epoki, przyswajalny, zrozumiały dla współczesnego człowieka. Tak bym to widział. I ostatnie pytanie, jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w temacie filozofii Schopenhauera i jaka jest odpowiedź na to pytanie? No wie pan, tutaj można by znowu mówić przez godzinę. No, nie pytano mnie o rzecz, która jest bardzo dobrze znana, o fałszywe aspekty czy jakieś fałszywe fragmenty filozofii Schopenhauera, bo takich jest cała masa, całe mnóstwo. No, filozofia społeczna jego, o tym już tutaj była mowa dzisiaj, negowanie wolnej woli, co też jest pewnym radykalizmem nieuprawnionym, filozofia płci i miłości, na przykład tłumaczenie miłości erotycznej takiej jak między
jaką Romeo i Julia tutaj uosabiają, tłumaczenie tej miłości erotycznej jakością potomstwa, że to przyroda tak steruje nami poprzez miłość erotyczną, żeby jak najlepsze potomstwo wydać. No, Romeo i Julia nie zostawili potomstwa i zupełnie nie o potomstwo chodzi, więc różne takie fałszywe idee u Schopenhauera się pojawiają, ale to w ogóle szkoda czasu tracić, żeby o tym mówić. Wspomnę jeszcze, że to była bardzo ponura postać, ten Schopenhauer, bo on był i pyszałkiem, i mizantropem, i mizoginem, i antysemitą jakimś takim bardzo radykalnym i w ogóle typem złośliwym i agresywnym, który po sądach był ciągany, alimenty płacił za to, że sąsiadkę ze schodów zrzucił. No ale to myślę tylko uzasadnia jego antropologię, jego własne życie i życiorys, bardzo taki malowniczy, no myślę, że nie gorszy, mówię to z przekąsem, niż u świętego Augustyna. Tyle, że Schopenhauer świętym nie został. No ale nie pytano mnie i to jest, jeżeli mamy jeszcze chwilę, to jest rzecz, której parę chwilę bym chciał poświęcić, bo wspominałem już na początku, że taką częścią dorobku Schopenhauera, która nie jest wystarczająco doceniona, a która jest wybitna, jest jego estetyka. Bardzo mało wiadomo z tego, co ja się orientuję o tej estetyce. Ona była wybitna, na przykład nasz Gombrowicz, Witold Gombrowicz twierdził, i to w książce można przeczytać, Gombrowicza, że to najwybitniejsza ze wszystkich estetyk. No powtórzyłbym to, że samo pisarstwo Schopenhauera to już świadczy o artyzmie, natomiast ta jego filozofia sztuki to jest rzecz jeszcze rzadsza niż talent literacki. Ona w zarysie tak się przedstawia, że sztuka odwzorowuje świat, podobnie jak nauka i jak filozofia, tylko że sztuka odwzorowuje świat innymi środkami i inne aspekty świata niż nauka i niż filozofia. Najkrócej by można powiedzieć te aspekty, które są niewypowiadalne. Wielka literatura, malarstwo, rzeźba czy muzyka wyrażają istotę świata, tak mówi Schopenhauer, wielka sztuka wyraża istotę świata, główne jego rysy. No ale te główne rysy można tylko częściowo ująć mową artykułowaną, racjonalnie, a wielki malarz czy wielki kompozytor mogą jakby dopełnić, pokazać jakieś widoki świata, które nie są werbalizowalne w ogóle. No w szczególności poezja, zdaniem Schopenhauera, jest no, artystyczną metafizyką człowieka, a muzyka, on powiada, nic trafniejszego nigdy nie przeczytałem przez całe swoje życie, które ma 60 lat, że muzyka wyraża same emocje bez żadnej przedmiotowej treści. Czyli ona wyraża stosunki podmiotu do wartości. Emocje to są stosunki podmiotu do wartości. Muzyka odzwierciedla nagie uczucia, powiada Schopenhauer, bez pokazywania źródeł. No bo dlaczego Chińczycy uwielbiają, na przykład, dlaczego Chińczycy uwielbiają Chopina? To się może dziwne wydawać. No dlatego, że Chińczycy żywią takie same uczucia jak my, chociaż z innych powodów. A muzyka tylko same uczucia przedstawia. No takie jak rozpacz, jak smutek, jak radość, jak błogość. O niezliczonych odcieniach te uczucia mogą być. Więc tak to jest z muzyką. No i myśl Schopenhauera, wracam jeszcze do jego estetyki jako całości, myśl Schopenhauera doskonale tłumaczy awangardowy charakter sztuki, w tym sensie, że świat się bezustannie zmienia, to znaczy zmieniają się warunki życia, stąd no, potrzeba jest ciągła nowego artystycznego wyrazu tych głównych rysów. Główne rysy są, ale świata, ale one się przejawiają w rozmaitych szatach, okolicznościach i stąd potrzebna jest sztuka, która by była adekwatna do tych szat, do tego tu i teraz. No a to wymaga geniuszu i to jest najważniejsza rzecz u Schopenhauera. No awangarda w sztuce nie może być byle nowością.
Tylko geniusze, to znaczy osoby o niebotycznych uzdolnieniach wrodzonych, mogą nabyć taki kunszt, no i tworzyć wielką sztukę. No, tacy ludzie jak Homer, jak Fidiasz, jak Szekspir czy jak Bach. A reszta ludzkości to są grafomani. To jest oczywiście pogląd dzisiaj bardzo niepopularny, bo żyjemy w czasach równości, w których nawet Nagrody Nobla dostają ludzie przeciętni, no więc ten pogląd arystokratyczny bardzo Schopenhauera nie może się podobać, ale no tak to Schopenhauer postrzegał, że spośród tych, którzy się dzisiaj jawią artystami, jedni się ostaną, tak jak Homer, którego słuchamy od 3000 lat niemalże, a inni przepadną bezpowrotnie, rozmaici samozwańcy artystyczni, którzy są właśnie jakąś fuszerkę uprawiają, są grafomanami. Także to do mojej wyobraźni i do mojego rozumu to przemawia, chociaż zdaję sobie sprawę, że to poglądy znowu bardzo dzisiaj niepopularne. I w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Paweł Okołowski z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, kłaniam się. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Zapraszam do odsłuchu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!